Ja już po końcowym gwizdku myślę tylko i wyłącznie o najbliższym spotkaniu z Rosenborgiem. Uczulałem zawodników, aby to nie miało miejsca przed meczem z Koroną, bo wiemy, że początek ligi dla każdej drużyny jest bardzo ważny, tak samo dla nas. Ale teraz musimy się skoncentrować na tym spotkaniu z Rosenborgiem, bo wiemy, o co gramy. Wiemy, że gramy o bardzo dużo pod względem sportowym, pod względem finansowym, pod względem kolejnej przygody dla kibiców, dla klubu. I spodziewam się bardzo trudnego meczu, bo w czwartej rundzie, czy w rundzie play-off, jak ją nazywają, no nie ma słabe uszy, chociaż mówi się, że mieliśmy szczęśliwe losowanie, no to po prostu nie ma tam słabych drużyn i to będzie na pewno bardzo, bardzo trudna przeszkoda, aby ją przejść. Na pewno jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż po drugiej czy po trzeciej rundzie, bo dzisiaj też było widać ten rytm meczowy, który mamy my, a którego wydaje mi się brakuje w tym momencie Koronie, ale to jest rzeczą normalną. Ważne, że umieliśmy to wykorzystać. No, trzeba by sobie życzyć, żebyśmy podobny mecz zagrali z Rosenborgiem, ale wydaje mi się, że poprzeczka będzie o wiele, wiele wyżej postawiona. Rozmawiałem wiele razy z Danielem, że uważam, że to będzie najlepsza pozycja dla niego. Grając za napastnikiem, ten zawodnik, tak zwany media punta, jak go nazywają w Hiszpanii, może się poruszać naprawdę w lewo, w prawo, może wejść na pozycję napastnika i to w niczym nie przeszkadza, aby Daniel grał dobrze i strzelał bramki. Ma możliwość wykańczania sam sytuacji, jak również przy jego znakomitej technice, przy jego bardzo dobrym przeglądzie sytuacji potrafi obsłużyć również partnerów. Zmiana była podyktowana tym, że chciałem Daniela po prostu oszczędzić, żeby nic się nie przydarzyło przykrego. Myślę tutaj przede wszystkim o zdrowiu, o jakiejś kontuzji, bo tak jak wspomniałem, czeka nas niesamowicie ważne spotkanie w czwartek. Życzyłbym sobie strasznie, abyśmy przeszli do następnej, nie do następnej rundy, ale do grupy Ligi Europejskiej, bo to oznaczałoby, że będziemy grali całą rundę co 3 dni, a Legia już rok temu pokazała, że potrafi grać co 3-4 dni z dobrym skutkiem, z dobrym efektem i to też by mi pomogło w tym, aby ci wszyscy zawodnicy, którzy pukają do pierwszego składu, którzy chcą się pokazać, którzy chcą grać, mieli swoją szansę gry. Zrobiliśmy ten pierwszy krok, mocno postawiony, zostało jeszcze 29.